System ochrony przed zwarciami łukowymi wewnątrz rozdzielnic elektrycznych. Jest wiele przyczyn zwarcia łukowego. Najczęstszą przyczyną są błędy ludzkie. Aż w 80% zwarcia łukowe powstają przy montażu, demontażu lub przebudowie rozdzielnic. Gdy w wyniku niedopatrzenia monter pozostawia narzędzia lub niewłaściwie połączy obwody wewnętrzne. Zwarcie łukowe wewnątrz rozdzielnicy to coś w rodzaju uderzenia pioruna, które może powstać między przewodami z powodu uszkodzenia izolacji lub w efekcie błędnie przeprowadzonych prac. Konsekwencje mogą być katastrofalne. Rozdzielnica może zostać zupełnie zniszczona w czasie krótszym niż 100 milisekund. Firma Hager opracowała system ochrony, który znacznie skraca czas ewentualnego zwarcia, nawet do 2,6 milisekundy. Zwarcie zostaje wyłączone w sposób pewny i bezpieczny dla obsługi i urządzenia. System ochrony nie dopuszcza do powstania pełnego zwarcia łukowego, redukując energię na podstawie skokowego przyrostu prądu i pojawiającego się równocześnie rozbłysku światła. Przygotowanie do testu. Zwarcie łukowe przy 65 kA pomiędzy fazami L3, L2 i L1 poprowadziliśmy przewód miedziany w celu symulacji zwarcia międzyfazowego, które w kilka milisekund przepala przewód. Potem pojawia się chmura zjonizowanych gazów zawierających toksyczne opary miedzi i metalu, która poważnie uszkadza obudowę rozdzielnicy. To po prostu bomba. Powstaje zjonizowana chmura gazu, która swoim ciśnieniem i składem rozsadza rozdzielnicę. Poza hukiem i błyskiem powoduje jednocześnie odparowanie miedzi, uwalniając też cząsteczki metali wewnątrz uszkodzonego przedziału. Wszystko ulega zniszczeniu. A tak wygląda później efekt zniszczeń. W rozdzielnicy widać dobrze, że zwarcie łukowe powstało w okolicy wyłącznika, na zaciskach zasilających wyłącznika. Ze względu na czas trwania nie zostało wyłączone i zatrzymane w tym miejscu, ale objęło cały przedział i rozprzestrzeniło się na sąsiednie kolumny. Obecnie testujemy system aktywnej ochrony przed zwarciami łukowymi w oparciu o najnowszą normę IE61641. Ma on w jak najkrótszym czasie pozbawić całą rozdzielnicę zasilania i zapewnić ochronę pracowników i całej instalacji. Test jest przeprowadzony przy użyciu prądu o natężeniu 65 kA, czyli 65 tysięcy amperów. Pokazujemy, że możemy bezpiecznie wyłączyć rozdzielnicę w 2 do 3 milisekund. Jednocześnie wyłączając powstające zwarcie przy pomocy czujników światła lub światłowodów połączonych z pomiarem prądu przez przekładniki. W sytuacji równoczesnego wystąpienia obu objawów, to znaczy nagły wzrost przepływającego prądu wraz z błyskiem światła o określonym natężeniu i długości fali, czujniki wysyłają impuls do zabezpieczenia elektronicznego. Zabezpieczenie podaje impuls bezpośrednio do urządzenia wykonawczego. Następuje zwarcie galwaniczne między fazami L1, L2 i L3, które całkowicie wygasza zwarcie łukowe. Zwarcie łukowe jest wtedy opanowane, ale pozostaje kwestia prądu zwarciowego. Prąd zwarciowy jest wyłączany przez zabezpieczenie nadprądowe i wyłącznik powietrzny. W 30 do 40 milisekund wyłącznik powietrzny otwiera styki prądowe i wyłącza zasilanie, dzięki czemu nie powstają szkody w instalacji wyłączającej. Rozdzielnicę można uruchomić po sprawdzeniu i usunięciu przyczyny zwarcia. W zależności od rozmiaru rozdzielnicy i szybkości wykonywania sprawdzenia, ponowne uruchomienie może nastąpić około pół godziny po zadziałaniu zabezpieczenia chroniącego aktywnie przed skutkami zwarć łukowych.